Hej kochani, Michał z tej strony. Dzisiaj zapraszam Was do recenzji książki Komputerowy 2.0 autorstwa Krzysztofa Piersy. Zapraszam do oglądania. Liczba 2.0 nie bez powodu pozwala Wam sądzić, że jest to druga część. Tutaj przy sobie mam część pierwszą. I generalnie robiłem jej recenzję, także zapraszam do karty na górze. Powinna się wyświetlić, no gdzieś tutaj, zawsze nie pamiętam gdzie to jest. Obejrzyjcie ją sobie, wróćcie do tej, ponieważ będę się do niej odnosił. Generalnie tak, czym zaczyna się Komputerowy 2.0? Przez mniej więcej 1/4 książki Krzysiek opowiada o sobie, o swoich doświadczeniach. Może to się wydawać początkowo nudne, ale chodzi tutaj o to, że Krzysiek buduje siebie jako eksperta i pokazuje nam, czytelnikom, siebie jako właśnie osobę kompetentną do wymawiania, tudzież wypisywania, po prostu uczenia nas, jak powinniśmy się zachowywać, jakie są zagrożenia i tak dalej. No bo nie czytamy tutaj poradnika w stylu hej, jestem taki, gram w gry i powiem wam coś o grach, tylko czytamy tutaj książkę osoby, która przeszła wiele, ma pewnego rodzaju wykształcenie i chce się nim podzielić, by pomóc po prostu innym. Przechodząc do samej treści, czyli właściwie rad, mamy tutaj ich dość sporo, w porównaniu do pierwszej części zdecydowanie więcej. Na przykład mamy tutaj o uzależnieniu od gier komputerowych, od gier na telefonie, o technologii w ogóle, o tym jak sytuacja pandemiczna wpłynęła na nas i o tym jak ludzie się bardziej uzależnili, jakie są w ogóle zagrożenia w obecnej sytuacji. Także jest to książka swego rodzaju bardziej aktualna. Co prawda ten covidowy rozdział może się wkrótce zdeaktualizować, ale mimo wszystko, szczególnie teraz, uważam, że jest to bardzo ważne i to świetnie, że Krzysiek o tym napisał. Dodatkowo mamy tutaj też informacje o samych grach i technologii, które pozwolą osobie, która w ogóle nie ogarnia tego tematu, przyswoić chociaż podstawy, tak żeby być w stanie rozmawiać na przykład z osobą uzależnioną albo z innym graczem. Także myślę, że jest to książka skierowana zarówno dla rodziców, dzieci, może dziadków, ogólnie dla każdej osoby, która chciałaby pomóc osobie uzależnionej albo uważa, że członek rodziny, przyjaciel, kolega, ktokolwiek gra za dużo w gry. Myślę, że jest to też ciekawa książka dla graczy. Ja ją oceniam zarówno z perspektywy, no wiadomo, recenzenta, który stara się tak jako normalny, zwykły czytelnik ocenić książkę. Patrzę też na nią z perspektywy właśnie gracza i osoby, która moim zdaniem miała do czynienia z uzależnieniem, powiedzmy w sobie, ponieważ czytając uświadomiłem sobie parę rzeczy na temat swojej przeszłości, jak i o tym, że najprawdopodobniej mam przyjaciela, który jest uzależniony. Ale idąc dalej, co ta książka właściwie może pomóc, no bo to nie jest podręcznik naukowy, tylko można powiedzieć taka popularna naukowa książka. Otóż, mamy tutaj opisy, oprócz właśnie samych gier i niebezpieczeństw, które w nich czekają i tak dalej, mamy tutaj wątek dotyczący sportu, mamy tutaj wątek właśnie tych covidowych przypadłości, zagrożeń bym powiedział, nie związanych bezpośrednio z wirusem, ale z tym, że siedzimy w domach, że jesteśmy zdenerwowani i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj jeszcze e-sport. Różnego rodzaju wymówki, sytuacje życia wzięte i tak dalej. I co pomaga nam zastosować albo pomóc przełożyć wiedzę tutaj zawartą na teraźniejszość. Na przykład mamy tutaj historię osoby, która była uzależniona. Oczywiście historię samego autora, który też był uzależniony. I na zasadzie porównania możemy właśnie patrzeć na siebie albo na innych w otoczeniu, czy oni aby nie mają tak samo. Bo ja na przykład, czytając tę suchą, powiedzmy suchą wiedzę, jak przykładowo tutaj znajdę mity o sportowcach albo wyjaśnienia, czemu gramy i co się z nami dzieje na przykład, jak za dużo gramy, no to zobaczyłem historię człowieka i zacząłem ją porównywać do siebie, tak po prostu analogicznie do tego przyjaciela, który uważam, że ma problemy z komputerem, i jakby to się potwierdziło, tak? Więc dzięki tej książce mogę stwierdzić, tak, byłem kiedyś uzależniony, bo część tych rzeczy, które wyczytałem tutaj, aż za bardzo mnie pasowały. Także mogę powiedzieć, że książkę się czyta trudno z takiej mojej osobistej perspektywy,
No bo raz, że myślałem o sobie, dwa, że myślałem o kimś, to jednak jest mi bliski, chciałbym mu jakoś pomóc, a któremu nie chce, żebym pomagać i tak dalej, i tak dalej. I no, wiedza tutaj jest bardzo przydatna. Może mówię taki kolokwializm, ponieważ nie chcę wam zadać bezpośrednio nic z książki, ale mogę wam przytoczyć na przykład coś z rozdziału. Mamy tutaj rozdział Strefa Gracza, gdzie oprócz wytłumaczenia różnych konkretnych gier, konsekwencji z grania w gry, mam też argumenty w obronie uzależnienia, które gracz stosuje wobec osoby, która chce mu jakoś pomóc. Mamy tutaj działania właśnie terapeuty, jak można pomóc, jak się można dokształcić w tej dziedzinie bardziej niż to, co mam tutaj w książce. I tak dalej, i tak dalej. Mam dlaczego wpadamy w uzależnienie od komputera, czy wszystkie gry są takie same. Także inaczej nie mogę tej książki nazwać, może się powtarzam, ale jest to bardzo ważne, że jest to kompleksowa wiedza dla każdego o grach. Dla graczy, dla rodzin i tak dalej, i tak dalej. W pierwszej wersji jest tego zdecydowanie mniej i jest to moim zdaniem opisane ciut gorzej. O, znalazłem nawet zakładki, który szukałem. No, warto otwierać starsze książki, które się dawniej czytało. Jest tego mniej. Jakby nawet objętościowo możecie zobaczyć, że jest tego trochę mniej. To jest, nie wiem, 100 stron czy coś. Więc jeśli chcecie sięgać, to sięgacie po drugą część, ponieważ część wiedzy z jedynki się powtarza, tylko że jest tutaj znacznie, znacznie wzbogacona. Także nie ma sensu kupować jedynki. Jeśli jej nie macie, to kupcie teraz dwójkę. Ale powiem wam teraz z perspektywy gracza, ponieważ, no jak już mówiłem, z perspektywy takiej, powiedzmy, osoby trzeciej i osoby uzależnionej kiedyś, no to oceniłem to jako fajną książkę. Z perspektywy gracza myślę, że jest to podejście do tematu bardzo sprawiedliwie, bardzo tak bezstronnie i w punkt. Bo nie mamy tutaj takiego zachowania, że Krzysiek na przykład pisze World of Warcraft i jakoś tę grę ocenia. Nie mówi, czy jest dobra, czy zła w kontekście uzależnień, tylko mówi, że taka gra, na przykład ta konkretna i tego typu rodzaje gier mogą wywołać to, to i to, co nie znaczy, że wywołują. Krzysiek jako gracz odczarowuje mit tego, że gry powodują uzależnienie, agresję i tak dalej. To znaczy, w mediach mamy taki problem, że jak powiedzmy ktoś strzelał do kogoś, to jest to wina gier, albo coś tam, coś tam. Także nie mamy tutaj zwalania w pełni winy na gry i nie mamy klasyfikowania, że te są złe, bo mają to, te są dobre, bo mają to, w te nie grajcie, w te grajcie. Tylko taki trochę, mogę powiedzieć, encyklopedyczny opis. I przy okazji właśnie wypunktowania tych zagrożeń, na które można zwracać uwagę, ale to nie znaczy, że gra jest do kosza. Szczerze mówiąc, jako wieloletni gracz sam się trochę dowiedziałem na temat gier, no ponieważ nie śledzę rynku i na przykład eksport mnie nie interesował, a tu jest cały poświęcony rozdział, bo to jest jednak nowa branża, dużo młodych osób, młodszych ode mnie się tym interesuje i jak widzę właśnie, że ludzie tłumaczą się tym, że na przykład uczą się czegoś na podstawie danej gry, no to wiem, że to już teraz gówno prawda, bo no trochę przesadzają. Że jest to taka wiedza kompleksowa. Nie mogę tego ocenić, tak jak zawsze oceniam książki, jako coś fabularnego, no bo to nie ma fabuły. Mam tutaj różne dziedziny życia opisane tak właściwie. Mamy tutaj o graczach, o rodzinach gracza, współuzależnieniach. Ogólnie rzecz biorąc, jest to taka kompleksowa wiedza na temat gier i wszystkiego, co się dzieje dookoła nich i osób uzależnionych włącznie. No, na przykład o współuzależnieniach, powiedzmy, małżonków, albo o cichym przyzwoleniu, o jakie są gry, jakie może być, jaka może być osoba uzależniona, jakie może pomóc taka osoba, inna osoba. Nie jest to encyklopedia na szczęście, czyta się to bardzo gładko i gdyby nie to, że mnie to osobiście dotykało, to łyknąłbym to tak. Chociaż nie mówię, że ja przebrnąłem przez to ciężko, po prostu czasami musiałem sobie odpocząć, bo miałem takie, no, prawda boli i za dużo prawdy to za dużo bólu, więc musiałem sobie odpocząć, odsunąć to na chwilę, żeby nie myśleć, powiedzmy, o tym, nie dołować się sytuacją, którą zauważyłem u kogoś z moich bliskich, no bo jednak jak się czyta o tym temacie i ma się kogoś przed oczami, to wpływ jest inny. Ale to nie znaczy, że jakby was to zdołuje czy coś. Jest to super cenna wiedza.
ja ją stosuję od czasu, kiedy przeczytałem tę książkę i myślę chyba, że wrócę do niej tak rozdziałami, żeby sobie zaznaczyć najważniejsze rzeczy. Bo tutaj jest taka wiedza, że można wyciągnąć w każdym momencie i jest na tyle istotna, żeby lepiej nie zapominać. Na przykład jak rozmawiać z graczem, kiedy rozmawiać, o czym. Tak samo, no oczywiście graczem, przepraszam, że mylę słowa, ale chodzi tutaj o osobę uzależnioną. I właśnie jak z nią rozmawiać i tak dalej. To jest bardzo cenna wiedza, no bo my jako osoby zwykłe, nie będące psychologami, nie wiemy jak rozmawiać z takimi osobami. No bo pytanie albo obrzucenie od razu stwierdzeniem, że jesteś uzależniony, a to spotyka się ze ścianą, chciałem powiedzieć tekstu, z oporem po prostu i odrzuceniem i końcem rozmowy. A tutaj mamy takie fajne podejście napisane, jak można tak zagadać, żeby jakoś spróbować pomóc, albo chociaż zacząć pomóc, wybadać temat, teren i tak dalej, a nie rzucić prosto z mostu tekst i potem zobaczyć tyle i koniec rozmowy. Więc mogę tylko książkę śmiało polecić wszystkim, którzy gier nie rozumieją, a chcą zrozumieć, wszystkim, którzy myślą, że mają, znają kogoś uzależnionego i chcą mu pomóc, graczom również, żeby wiedzieli, na co uważać u siebie i wszystkim w sumie, którzy mogą się grami interesować albo już się interesują, ewentualnie swoimi graczami. Mówię, nie jest to podręcznik akademicki, broń Boże, także myślę, że dam komuś z mojej rodziny tę książkę do przeczytania, bo to jest najlepszy test samej książki. Ja na przykład robiłem tak z Kaprysem Milionera i tak dalej, że jak mówiłem, że książka jest dobra, to potem ją polecam, kupuję, a po prostu daję komuś w prezencie i właśnie obserwuję reakcję tych osób. To samo zrobię z tą książką. Zrobię ryzykowny krok i kupię tę książkę przyjacielowi na święta, który uważam, że jest uzależniony i zobaczymy, co zrobi. Widzicie, jak ta książka źle mi zadziałała z takiej perspektywy czysto osobistej. Chcąc pomóc, nie będę męczył, kupię książkę, masz, czytaj, kiedy będziesz chciał. Myślę, że to jest coś dla ciebie ciekawego, a nie, że jesteś uzależniony, masz, ucz się, albo masz, przestań być uzależniony. Bo to nie na tym polega. I niezależnie od tego, jak bardzo chcemy pomóc danej osobie, trzeba mieć do tego właściwe podejście, tak? Bo, nie wiem, odbranie komputera, wyjmowanie kabla, czy jakieś inne tam groźby, cuda nie widzi, no to nie pomagają, tak? To trochę jak osobie z depresją mówić nie bądź smutny, nie miej depresji, nic się nie stało. No. I tym akcentem, może nie do końca pozytywnym, ale myślę, że ważnym, kończę tę recenzję. Jeszcze raz serdecznie polecam Komputerowiec 2.0 autorstwa Krzysztofa Pielcy. Dzięki za oglądanie. Proszę o lajka, subskrypcję i najpierw skomentujcie, czy wam się podobało, czy czytaliście książkę, jakie macie podejście w ogóle do tematu uzależnienia od gier. Dzięki, papa.